Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Warsaw Fishing Team. Dziś jesteśmy na nowej wodzie, jestem sam i powiem wam, że jestem w miejscu, gdzie nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę. Jest to zalew w Zambrowie. Zambrowie, jeżeli ktoś nie wie, gdzie to jest, niech sobie wpisze w mapie. Zalewik w centrum miasta. No i zobaczymy, czy tutaj są jakiekolwiek ryby. Jest to zbiornik miejski. Ja jestem właśnie już na pierwszej mecie. Znalazłem sobie taką kładkę i będę próbował coś tutaj złowić. Jak będzie, tego nie wiem. Jestem tu na kilka godzin. Wpadłem, bo miałem taką możliwość przy okazji załatwianiu jakiejś tam sprawy mojej kobiety. Wsiadłem, przyjechałem, wziąłem wędki i zobaczymy, co tutaj będzie. Zalew nie jest duży, a co najważniejsze, jest łatwy dostęp do brzegu. A ze względu na moją szkitę, to co mi się stało ostatnio, to mam trudności z chodzeniem i po prostu ciężko. Miały być klenie, bo słyszałem, że odpaliły. Miała być Wisła, bo słyszałem, że też coś się zaczyna dziać, ale no niestety nie będę mógł tam chodzić, no bo nie mogę po prostu chodzić po nierównym terenie. Ale kończymy gadać, bo zostało mi mało czasu, mam około tam 3-4 godzin łowienia. Spróbuję coś tu dla was złowić. Dla nowych użytkowników, nowych obserwatorów zapraszam do subskrypcji kanału. Starych zapraszam do podawania materiału dalej dla ludzi, żeby coraz więcej to osób nas oglądało, bo tak naprawdę to wy jesteście społecznością naszą i za to wam bardzo dziękuję w imieniu swoim, jak i Michała. Nie zagaduję, nie pierdzielę głupot, zabieram się do łowienia, życzcie mi powodzenia, no i mam nadzieję, że widzimy się od razu przy rybie. No i dobra, no na samym początku sobie zaczniemy. Wybadamy tutaj wszystko. Zaczniemy sobie od naszego Spin Magica. Od naszego Spin Magica założymy sprawdzony kolor, czyli miedziankę, a nie, nie miedziankę. To nie jest miedzianka. O, dobra. Dobra, mamy chroma, założymy chroma. No i zobaczymy, co tutaj piszczy. Czy w ogóle tu jest ryba. Kaczki są. O! Fajdana. No i dobra, no i co? Rzucimy sobie wzdłuż brzegu na początek i zobaczymy, czy coś tutaj jest. Trzy rzuty, nic. No, płyciutko, czyli miejskie. Pewnie maksymalnie 1,5 metra głębokości. Jak w tych wszystkich miejskich jeziorkach. Czy coś będzie? Zobaczymy. Na razie żadnych spławów ryby nie widzę. Przetestujemy sobie, przejdziemy dookoła. To całe, chyba że mi noga nie pozwoli. A jak nic się nie będzie działo i zostanie mi jeszcze czasu, to tam jest rzeczka. Rzeczka, nad którą możemy też się przejść i zobaczyć. Może jakieś okonki z rzeczki będą. Tu jest tama, więc sądzę, że o gdzieś tam będzie wpływ do tej rzeczki.
I myślę, że tam będzie chyba największe prawdopodobieństwo, że coś uda się złowić. O! Jest. O, spadło. Coś jest, jakaś ryba była. Zaraz powtórzymy. Pod samym kajakiem coś było. Co to było? O, i rybka zaczęła buszować. Czyli jest tu ryba. Jest, coś tutaj jest. Dobra, jest dobry znak. Pytanie tylko, co to było? Mam nadzieję, że to był okoń. Bo tak naprawdę jestem ustawiony tylko na okonia. No i nie ukrywam, ale jest. Spadł. Okonki. Są okonie. Jest sukces. Pierwszy kontakt z rybą taką już prawie wyciągniętą. No dobra, dobra. Nie jest źle w takim razie. Pierwszy okoń. Mam nadzieję, że wyjedzie i będę mógł go zaliczyć. Nie jest duży. Drugi odprowadza. Ojejku, ojejku. Aż przezroczysty. O, taki maluch. Jest. Zmykaj. Jest życie w tej wodzie. Przypadkowa woda, o której już co nieco się dowiedzieliście. O, przydzwonił. O, ładniejszy spadł. Spadł. Kajajajajaj. Ten już taki wymiar był. Ten już taki wymiar był. Już ładnie tak przygrzmocił. No i powiem wam, że jest spoko. Jest spoko. Pierwsza meta, już kontakty z rybami były. Ten był już spoko. Jest, ale nieduży. Ale stado okołów, zobaczcie. Zobaczcie, ile oksów. Widzicie to? Widzicie to, ile okoni? Piękne to było. Ale wszystko ten sam rozmiar. Wszystko ten sam rozmiar, ale ile ich było? Ze 30. No może trochę przesadziłem, ze 20. Ale jak dużo. Jak one odprowadziły to wszystko. Cała ławica. Calusieńka. Mam nadzieję, że to widzieliście i to się nagrało. Ale aż niemożliwe. Niemożliwe. Naprawdę wam to mówię. Szok. Szok. Siedzi? Dobra, zobaczcie. Będzie ławica cała? Nie. Trzeci taki okoń. Kurczę, spadają te okonie. Trzeci okonek do wody. Joj, 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 pięknie. No tego to się nie spodziewałem. Jak zobaczyłem tą ławicę, niesamowite. Naprawdę, niesamowite. Ale jestem zajarany. Nie wziąłem chyba klikera ze sobą. Chociaż nie wiem, zaraz zobaczę. O, kolejne branko było. Jest! O, ten już fajniejszy. Ten już fajniejszy będzie. Zobaczcie, zobaczcie, ile oksów. No, ten już taki lepsiejszy. Ten już taki z tych lepsiejszych takich. O. Jest kliker, już go zeruję od razu. Cyk, cyk, cyk. Trzy ryby, raz, dwa, trzy. I w tym momencie cały czas będę klikał to, tak żeby ludzie w komentarzach nie zarzucali, że nie łowimy, że oszukuję, czy coś w tym stylu. Ale jestem w szoku. No dobra. Lecimy z tematem, dopóki tutaj one są jeszcze. Ale wydaje mi się, że w takich łowiskach one są i tutaj cała ławica. Oj, jest kolejny.
Maluszek. Maluszek, ale jest. Czwarty. Czwarty, od razu klikam. Pyk. No super. Super. No powiem wam, że ciekawi mnie to, nie powiem, że nie, czy tutaj jest coś większego. Czy jestem w stanie złowić tu jakiegoś większego konia. Wymiar już był, więc to jest dobry znak na to, że po prostu jest szansa na jakiegoś większego, fajnego garbusa. Był strzał. Dobra, zaraz sobie zmienimy na jaskółeczkę. Ale jeszcze kilka rzutów oddam tą moją cykatką ulubioną od Spinmada. O, jest! Zobaczcie, ile okoni odprowadza. Joj! Ja nie wiem, czy to uda się to nagrać, czy wy to widzicie, ale uwierzcie mi na słowo, że nie oszukuję. I te okonie naprawdę odprowadzają ławicą. Jest kolejny. Wziął pod samymi nogami. No i taki osiemnastak. Teraz zmienimy na główkę, na jaskółeczkę, na główeczkę. I zobaczymy z dna. Może te większe stoją na dnie i może uda mi się przechytrzyć jakiegoś większego garbelana. Tam, gdzie jest napowietrzona woda. Tak, aby tam spróbować, bo nie ma co ukrywać, ale takie miejsca w parkach, gdzie ta woda jest lepiej natleniona, jakieś wyjścia wody, to są bardzo dobre miejsca, no bo woda jest lepiej natleniona i te rybki się tam kręcą. O, ale strzał! Ładny okoń. Ten już spoko jest. Ładny okoń. Aby nie spadł. Ale silne to okonie. Powiem wam, że piękny okoń. No zobaczcie. Ten już spoko. Ten już jest spoko. Ze 20 cm na pewno ma. Oj. Rybka zmyka do wody. Szybko. Cyk. I kolejnego mogę zaliczyć. Widzowie. Jesteśmy tu, no nie wiem, 15 minut, a ja już mam 8 ryb. 8 ryb, w tym dwa fajne okonie powyżej 20 cm. Super, no dzień się zaczął, super. Mam nadzieję, że mojej natalce długo zejdzie się tam w robocie, bo powiem wam, że jak tak dalej pójdzie, to ja nie przejdę tego zalewu, tylko będę tutaj cały czas w tym jednym miejscu. O, jak rybka wyskoczyła. Są tu ryby. Fajnie. Oj, był strzał, aż cykatkę zapiął. Dobra, zobaczymy sobie co innego teraz. Zmienimy sobie na inną przynętę. Leci rybka od Fish Baya na główce dwugramowej. Nawet nie będę daleko rzucał. Zobaczę po prostu, czy one tu w ogóle będą chciały na to reagować. Bo jak one tu są i będą reagowały, to gdzieś tam dalej po prostu będę miał większą wiedzę na ten temat, na temat taki, na co one reagują. Bo być może w ogóle im jaskółka nie przypasuje i cykatka będzie łowiona cały dzień, ale spokojnie, zobaczymy. 2 gramy chyba za dużo tutaj będzie. Chyba jedynkę, trzeba na jedynkę zmienić, tak mi się coś wydaje. Jeszcze sobie tam rzucimy dalej. Kilka rzutów oddam na tą jaskółeczkę. A tak naprawdę na rybkę, bo rybka, tak się nazywa ta przynęta. Bardzo polecam, link znajdziecie do tych przynęt w naszym opisie. A uwierzcie mi, że te przynęty łowią. Łowią, bo już niejednokrotnie wam pokazywaliśmy razem z Michałem, że te przynęty łowią ryby i jest! Tak jest! Aż spadł! Jeszcze dziad ogonek urwał. No i tyle byłoby po tej jaskółce. Zmienimy sobie na jaskółeczkę od Mansa. Spróbujemy. Fioletowa.
bardzo fajna, też bardzo łowna jaskółka. Nie ma doświadczenia z jaskółkami i chcę sobie połowić rybek różnej wielkości. To jaskółeczka od Mansa powinna Was zadowolić, gdyż po prostu łowi. Łowi, łowi, nie ma co mówić, że nie łowi. Jak łowi, łowi na każdej wodzie. Czy to są Mazury, czy tak jak jesteśmy tu dzisiaj w Zambrowie, też zobaczycie, że ona złowi. O, jest kolejny. Mamy kolejnego drania. Cyk. O, jest kolejny. Cyk. Ta sama. To jest jak złota rybka. Wypuszczasz i wraca. No i zobaczcie, widzowie, dwa pasiaki na jedną przynętę, jedna za drugą, klikniemy sobie od razu, dwa, no i działamy dalej, przejdziemy się dalej, zobaczymy co w tej wodzie buszuje, może nas ta woda zadziwi, może nie, zobaczymy. Jest! O proszę, kolejny, jaskółeczka, cyk, no nie no, powiem Wam, że w szoku jestem. Szok i niedowierzanie, że tu będą ryby. No nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że tak dużo złowię już na samym wstępie. Przejdziemy sobie na inną metę, o, kawałek po kawałku, tam już wiemy o tym, że są okonie. Chyba i sam z 15, czy już nawet nie wiem, mam ten kliker w kieszeni. Sobie na sam koniec zobaczymy, będę sobie klikał co jakiś tam czas. A tymczasem teraz wszedłem na taką rzeczkę, czyli zalew mamy po prawej stronie i ja wszedłem teraz na rzeczkę. Dostęp jest jako tako dla parality, więc sobie chwilę tutaj porzucam. Jak się nic nie będzie działo, to przejdę sobie z powrotem na zalew, no i tamtego okonka będę szukał. Dobry? Dobry. Jak tam, coś się dzieje? Dopiero usiadłem. Nic nie wiem, co tu się będzie działo. A dzieje się coś w ogóle? Bo ja tu pierwszy raz, przyjezdny i taka... Nic. A w ogóle coś się dzieje, tak? A, co tam jest? Aha. Co, jakieś kleniki? Słucham? Jakieś klenie? Nie, to raczej jest karaś, płoć i lim. A, okej. Okay. Ja kilka okonków tam złowiłem na zalewie. Tam? No, na głównym tym. Ale jakieś takie patelniaki, czy to takie... Nie, raczej największe ze 20 cm. Na spinner? Słucham? Na spinning? Tak, tak, tak. Przenosimy się na zalew. Zobaczyliśmy kawałek rzeczki. Nic na niej nie złowiłem. Na zalewie było lepiej. Także nie ma co kombinować. Zanim ja dojdę z tą nogą, to też trochę czasu minie. A tego czasu mam dzisiaj mało. Także skupimy się na tamtym po prostu obwodzie, gdzie wcześniej łowiłem. No i jeżeli starczy czasu, to chciałbym jeszcze zobaczyć rzeczkę poniżej zapory. No i mam nadzieję, że jakiegoś garbelana dobrego 30-taka uda się wyjąć. A tymczasem ja sobie tak idę, 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 dojdę, to się odezwę. No i co? Nic.
Na początku bardzo fajnie, potem już tylko gorzej. Obszedłem cały ten zalew, no nie cały, ale tamten brzeg, po którym chodziłem, tutaj kawałek sobie obszedłem tego. Ale nic, zero. Ryb tyle samo, co i na początku. Dostałem telefon od Natki, że mam jeszcze godzinkę. Śmignę sobie na kawałek tej rzeczki poniżej tego zalewu. No i zobaczymy. Zobaczymy. Nie, chyba to będzie powyżej. Chociaż nie wiem, no. I zobaczymy, jak to będzie. Spróbujemy. Może coś tam będzie. Nic. Zero. Reasumując, bo już tutaj kierowniczka przyszła wycieczki, pozałatwiała sprawy, a więc i ja muszę uciekać, ale powiem wam tak, jeżeli ktoś jest w okolicach Zambrowa, powiem krótko, warto tutaj przyjechać, warto tutaj porzucać i połowić, bo na pewno jest tu jakaś ryba. Spotkałem jednego pana wędkarza, co będziecie mogli zobaczyć. Pogadaliśmy i dał mi do zrozumienia, że jakieś tu ryby są. Pierwsza metka na samym początku okazała się strzałem w dziesiątkę, ale moje spostrzeżenie na dzisiejszy dzień jest takie, że te ryby moim zdaniem żerowały po prostu rano i w ciągu dnia było bardzo, bardzo trudno je skusić do brania. Przeszedłem tyle, ile mogłem. Na tyle, ile czas mi pozwolił. Byłem na rzeczce poniżej, powyżej tego całego zalewu w centrum miasta, ale moim zdaniem bardzo dobrze. Powiem wam tyle, że ryb złowiłem 16. 16 rybek i tak naprawdę wszystkie te rybki były z początku tego wyjścia, wyjazdu na pierwszej mecie. Pytanie, czy to było szczęście nowicjusza dzisiejszej wody? Czy też było to spowodowane tym, że po prostu one słabo żerowały? Właśnie pan wędkarz idzie, kolejny jakiś tam będzie próbował coś łowić, a my w tym momencie zakończymy, żegnamy się i mam nadzieję, że do następnego. Jakieś tam pojedyncze okonki, bo ja na spinning. I jakieś tam pojedyncze ryby wyjechały, tak jak przed chwilą powiedziałem. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę oraz do komentowania, bo tych filmów jest cała masa. No i jak to mówią, nara!